zar... O ja cię pierd... O cię pani... Pomóc? Nie, nie, ja na pewno się na koniec vloga nie... No i dobra, moi drodzy. Kurczę, pierwszy raz od tygodnia czasu mam się... Mam czas przejechać się na 1000. Mimo, że we wtorek już wrócił do mnie odlogowany komputer, to dopiero dziś, czyli w sobotę, mogę w ogóle, kurczę, no... odpalić kładziora i to jest żałosne. Żałosne. Pochodzi, troszkę nagrzeje się. Dawno nie było odpalane. Ociepanie. Raz, dwa, trzy. Jedziesz ty. Później będę jeszcze robił zdjęcia wszystkich kładów. Mam nadzieję, że pogoda będzie w miarę. Znaczy dzisiaj będzie spoko. Moje dzieciaczki. Później wam opowiem o tych wszystkich modyfikacjach, co tutaj zrobiliśmy. Ten kufer jest taki... taki średni, bym powiedział. To znaczy, kufer jest ok, tylko nie za bardzo pasuje do... Kamil! Guptasku! Z olejem bym sobie pojechał od razu na wymianę jakąś w terenie. O kur... Driftują! Dupą zarzuciło! Dobra, moi drodzy, a więc siemandera z tej strony, kładowy vlog. Tutaj przychodzą CF Moto od razu do mnie, w tych kontenerach. Muszę sobie troszkę kładziora zagrzać na początku i zaraz pojadę w jakiś leciutki teren, to znaczy w ogóle pojadę zobaczyć, co tu się wyprawia, bo mnie tutaj nie było w tych okolicach mnóstwo czasu na kładzie. Cewka odblokowana, to jest jakby najważniejsze w tym momencie. A, ale bardzo ważna rzecz, bo pamiętajcie, że jak macie nawet odblokowane kłady, żeby po ulicach nie jeździć, nie przekraczać tej prędkości, czyli tych 60 km na godzinę, dlatego że kiedyś się za to wezmą i będzie tak samo jak z dronami. Na początku, kurde, komiarka mi do mordy wpada! Będzie to tak, jak było z dronami, czyli na początku jakby nikt się nie czepiał dronów, ale jak ludzie zaczęli kupować dzieciom drony, no to wszyscy zaczęli latać nad głowami każdemu, no i była lipa, nie? Uważajcie, żebyśmy sobie z kładziorami nie zrobili tak samo, nie? Kurde, driftuje, panie! Także tak, trzeba uważać, żeby... No wiecie, wiecie o co chodzi generalnie, nie? Kurczę, jak ja się cieszę, że mogę w końcu sobie... oczywiście boczną drogą i w terenie pojechać wyższą prędkością. O jejku, jejku. Ale trzeba uważać, żeby nie wyżnąć orła, bo z kładziorami to tak jest. Tym bardziej, że ja jestem chory na kładziory, więc jak wsiadam po jakimś tam dłuższym czasie na kłada, to dostaję głupawki. Dzisiaj jest sobota, będziemy sobie świętować moje urodziny. Choć kalendarzowo mam jutro, ale jutro jest niedziela. Jutro to trzeba te vlogi montować. Dzień dobry. Pójdzie, panie. Dziadzia się patrzył, jakbym w ogóle zrobił coś niemożliwego. Przy okazji chciałem was zachęcić do zasubskrybowania i wbijania na kanał dwóch moich widzów, którzy również udzielają się na moich... Chodźcie, panie. Dobra, przy okazji chciałem was zaprosić na kanał Duchu ATV i Mood Wolves ATV Team. Także wbijajcie do nich na kanały, podlinkuję wam pod opisem filmu. Bardzo, bardzo fajne chłopaki. Wymieniamy się tam jakimiś komentarzami czasem, także mordeczki. Siemanderu, życzę wam szerokości, przyczepności i niewywrotności. Zaraz się gdzieś zatrzymam, opowiem wam o tych rzeczach, które porobiliśmy w tym kładzie. A zrobiliśmy w sumie dość sporo. Taki, no na pewno przegląd zerowy, premium XXL. Ale najważniejszą dla mnie modyfikacją jest to, że mam hamulec po lewej stronie, klamkę. Także takie rzeczy też generalnie można sobie robić, bo jak jest hamulec na tej ręce, na której jest gaz, to jest tak słabo. Znaczy ja tak nie lubię, tak? Ja nie lubię. Jeszcze roll gaz w motorze to jest ok. Tutaj jak mamy gaz na kciuk, no to takie średnie.
kładzior jeszcze jest na dotarciu, także trzeba cały czas jeszcze ta jazda musi być taka sekuracyjna i spokojna, bo to docieranie silnika przez te pierwsze 20-30 godzin jest naprawdę, kurczę, najważniejszym etapem jego życia. O, jak fajnie. Tutaj właśnie tutaj chciałem przyjechać. Najwyżej się odtopię. Wiecie co, spoko jest to, że tak w ogóle to podkręciłem sobie amortyzatory, bo je można regulować. I uwaga, mam 31 cm prześwitu z przodu. 31 cm, to jest naprawdę dużo, jak na kładziora. Nominalnie, fabrycznie, jak stał, to było 28 niecałe. Tak? No, 28. Dało się podkręcić do 31 i nic się jakby złego nie dzieje. W sensie, jak kład sobie stoi, to jeszcze można go złapać i na amortyzatorach podnieść. Z tyłu jest jakieś chyba niecałe 30, a na, no, chyba jakoś tak, nie pamiętam. Także, kurczę, no fajnie, powiem wam szczerze. Ja lubię, jak jest kładzior wysoki, bo wtedy jest dużo takich miejsc, w których normalnie bym nie przejechał, a czasem te 3-4 cm potrafi naprawdę zrobić dużą różnicę i zadecydować o tym, czy się zawiesicie, czy nie. A więc tak. Pierwsza rzecz, tak jak wspominałem, wyregulowałem sobie zawieszenie. Przód i tył. Na sprężynach można sobie podnosić wysokość. 31 cm z przodu prześwitu. Z tyłu jest chyba jakieś 27-28, nie pamiętam. Poszedł sobie jeszcze tutaj ledzik dodatkowy. Tak, o, bo lubię. No, kładzior został troszkę poszerzony, 3 cm na stronę, bo więcej nie ma co. I teraz wygląda to w miarę spoko, bo przedtem te koła były bardzo schowane za nadkole i z tyłu wyglądało to wręcz komicznie troszkę. 3 cm na stronę, bo nie ma co wsadzać jakichś większych dystansów, bo wtedy już bardzo, bardzo narażać te łożyska. I no nie polecam generalnie. 3 cm tutaj tak jest spoko, w miarę bezpiecznie. Ten kufer, on jest taki, o, tak, kwestia gustu, nie? Taki średni, bym powiedział. I tu mi wszystko w nim lata w środku. I co, rzecz najważniejsza, moi drodzy, klamka hamulca. Została przeniesiona klamka hamulca razem z tym takim kontrowersyjnym pojemnikiem na płyn hamulcowy. Została zastosowana troszkę inna pompa o podobnej wydajności, w sumie o nawet większej wydajności, z Polarisa. Na lewą stronę, bo ja bardzo nie lubię mieć głównego hamulca na prawej ręce, gdzie musimy gazować. Gazowanie, hamowanie, to nie. A tutaj jak jedziemy w terenie, zawsze sobie możemy jednego palca trzymać na klamce, nawet normalnie sobie jadąc, tak? Zawsze możemy sobie tutaj asekuracyjnie trzymać, dlatego wtedy możemy sobie zawsze dohamować. Jest to szybsza reakcja. No to grzane manetki, LEDy, to wiadomo. Wszystkie kostki elektryczne porozpinaliśmy, zabezpieczyliśmy je wazeliną, żeby nie śniedziały, tak samo wszystkie bezpieczniki. Wszystkie przekaźniki, kład został, no, że tak powiem, przelecony cały kluczami różnymi, czyli podokręcany. No i co, cefeczka prezentuje się tak. Na razie jestem mega, mega zadowolony. Zobaczymy, jak ten kład będzie się sprawował po jakimś dłuższym czasie. Powiem wam szczerze, że przyszły do mnie te 600 jeszcze CF Moto i mega mi się podobają generalnie. Dla mnie to jest taki kład, który jest optymalny na zakup pierwszego kłada, jest bardzo optymalny, no. Będę sobie chciał jakoś ogarnąć, żeby mógł te kłada przetestować, pojeździć troszkę więcej. O ja cię pier... O cię panie... Pomóc? Tak? Przytrzymam chociaż panu. Przytrzymam panu chociaż.
Ja cię pier... Ja tak myślałem, że on kopyrtnie zaraz. Hardcore. Dobra, jadę stąd, bo tu widzę, że jest przypałowe miejsce. Ja to czułem, ja już to widziałem, jak on jechał, że jak zjedzie z tej kolejny, to on kopytnie, nie? Ale tak samo jest, moi drodzy, jak walczycie kładem z kolejnami i jedziecie na przykład środkiem między dwoma kolejnami, to cały czas was ściąga od jednej strony do drugiej, nie? Wjedźcie sobie w jedną kolejnę i trzymajcie się jednej kolejny, wtedy przynajmniej ona będzie was prowadziła. To się dzieje z kładem bardzo podobnie jak tam, nie? Tylko że w kładzie macie cztery koła i to was trzyma jeszcze, tylko was ślizga, a tutaj pan kopytnął, nie? To jest na pewno, na bank to jest droga gminna, no jak żeby inaczej. Tak, tak. Za tydzień, czyli 25, za tydzień w sobotę, przyjeżdżają do mnie chłopaki, będzie Chris Cross, będzie Marcin Klakson, będzie jeszcze Wojtek, który zakupił pomarańczową 600 u mnie, CF Moto, także będzie to jego takie pierwsze zderzenie z tym pojazdem. Być może, jak dobrze wszystko pójdzie, będzie jeszcze 600 ta niebieska z nami jeździła, bo to też kupuje kumpla wujek i pewnie mu użyczy, jak wszystko dobrze pójdzie, bo ten mój kolega czeka jeszcze na takiego innego kłada, ale to dopiero go ściągamy. Także kurczę, dzieje się tyle, że jestem w ogóle w szoku, ale to fajnie, bo kurczę, no. Fajnie jest spełniać swoje marzenia, fajnie jest robić to, co się kocha i generalnie każdemu życzę, żeby mógł tak właśnie robić. I przejdziemy sobie wtedy trasę, która będzie miała no minimum 100 km, a najprawdopodobniej 200. Chyba że wcześniej zechce nam się pić wódki, to wtedy wrócimy po prostu wcześniej. No tak to będzie wyglądać. Co tu się wyprawia, że się coś się kopie. Czyżby znów robili infrastrukturę pod kładziory? Tego vloga wrzucę chyba dopiero jutro wieczorem, czyli 19 stycznia. Jak? Czyli jutro. Bo ciężko zdążyć, chcę się napić wódeczki na urodziny. Chociaż mimo, że mamy jutro, ale dzisiaj sobota, to wiadomo, nie? Także co, no kurczę, no jak macie ochotę, to wiecie, tam kładowy, wszystko najlepszego, ram, pam, pam, pam. Powiem wam, że kamera tego w ogóle nie odda na filmie, ale tak na żywo to wygląda po prostu, no ciekawie, że tak powiem. Byłem tu kiedyś w okolicach tych stawów i tutaj, znaczy jeszcze nie tutaj, tylko tam troszkę dalej są bagna, które teraz są pewnie zamarznięte. Serio to nie pęka? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo sam się nie będę w nie pchał, ale za tydzień z chłopakami to już myślę, że chętnie. Dlatego jadę teraz zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, no bo z rok czasu tu nie byłem. No to tutaj się coś zaczyna. To jest zaraz 20 metrów. Po lewej jest staw. Znaczy stawy hodowlane. Ocie panie. Co myślicie? Nie ma co myśleć. Ocie panie! Wow! Wiecie co? Było tak... Ale pęgludzi się ten... Było tak, że jechałem w zimie Linhajem. Było totalnie zamarznięte. Ja Linhajem wpadłem i lód mnie jeszcze trzymał. To była wtedy tragedia. Ale oczywiście tego nie nagrałem wtedy, no bo po co, nie? Bo mi bateria padła w kamerze, nie? Ocie panie, ale już myślałem, że tam stanę przedtem, a nie chciałoby mi się teraz paprać, bo ja mam... Nie chcę urodziny świętować ani ten. Ani świętować... ani się ochrzcić tak strasznie.
składami to jest tak, że miałem na chwilę wyjechać, a jeżdżę już chyba nie wiem ile, ale długo. No tutaj się zaczyna nie wiem co, ale... Ale sobie dam radę chyba. Panie. No tutaj można... No tu są zbyt duże te bagna. I ocie panie. O kurde. No to ten, nie? Nie na dzisiaj. Bo to takim, wiecie, taką krową się wywalić samemu. A głębokości to ja nie znam, bo lód pęka. Szaleństwo, ale tutaj sobie jeszcze przelecę, tylko sobie muszę teraz dyferencjał. Nie zestresowałem się, że tutaj zostanę. W ogóle, co ty? A taki był ładny. Chiński. Ocie panie. Ja tu... Szykujcie się. Marcin. Klakson. Drugi Marcin. Szykujcie się na ten. Na następny... Na następną sobotę to was to zabiorę. I przewalimy tam. Nie będzie... Nie będzie kompromisów. Przynajmniej będziemy się mieli jak wyciągać nawzajem gdzieś tam w razie W. Dobra moi drodzy, ja chyba kończę, bo wracam. Wracam do domu, wracam do garażu. Muszę zrobić zdjęcia cewką oczywiście, tak? Żeby je ładnie na stronę internetową wrzucić na sprzedaż. Także moi drodzy, co? Siemandero! Kładowy vlog. Pozdrawiam was serdecznie z gorącej, chodźcie panie, z gorącej Kolbuszowej. A jeszcze to jest to, chodźcie panie, czysta kamera, czysta przynajmniej. Dobra, tutaj to przejdziemy nawet bez dyfra. Chyba nie. Nie, ja na pewno się na koniec vloga nie... Na pewno to tak nie będzie wyglądać na koniec vloga. Ocie panie! Dobra, czyli to jednak tak wyglądało. Jakbym nie miał tego prześwitu dużego, tylko bym miał 26 cm na całości, jak jest w MXU700 niestety, no to bym tutaj nie przelazł. Dobra, wbijajcie na kładowy vlog, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Pytajcie o CF-eczki, czy o inne kłady, nawet jak chcecie, ale CF-eczki wam mogę ogarnąć w fajnej klasie. I przygotowane przez moje małe polskie rączki, a nie chińskie. Także jak coś, to piszcie na maila. Wszystko macie w opisie. No i co? Siemanero, peace out.